przed tą wojną, no to bym raczej powiedział, że dziwny ruch, no bo są inne sektory, powiedzmy, w naszym państwie, które można by dofinansować. No ale z perspektywy tego, co się teraz dzieje, to myślę, że ruch z perspektywy tego konfliktu, to tak. Tak na styk ta armia. Dokładnie. No właśnie teraz się troszkę dzieje na tej nawet białoruskiej granicy. Co sądzisz o tym? Uważasz, że to jest niebezpieczne, że najemnicy szkolą armię za naszymi granicami tu? Ja czytałem w ogóle książkę o całej grupie Wagnera, taką obszerną książkę, gdzie autor opisał od początku ich istnienia do powiedzmy lat 2020-2021 ich działania i to, jak ta jednostka się zmieniała. I tutaj się zgadzam z opinią większości ekspertów, że oni byli wyszkoleni wiecznie w momencie, kiedy była ich garstka, kiedy było ich niewielu, a im bardziej, wiesz, taką armię poszerzasz i więcej osób bierzesz, czy to nawet tak jak oni brali jakieś tam osoby skazane i tak dalej, no to są osoby bez jakiegoś tam pojęcia i oni żyją tylko tym mitem. To jest tak jak trochę Legia. Legia, mi się wydaje, że to jest na tej samej zasadzie, że kiedyś Legia to była elita, było tych żołnierzy mniej, te wymagania były większe i faktycznie ten mit pozostał,